Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli programie, do którego zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii, o uważności, psychologii, podróżach czy też zrównoważonym rozwoju. Jest to pierwszy odcinek wyjątkowej kwietniowej serii, ponieważ tak jak wspomniałam w zeszłym tygodniu w moim super śmiesznym Prima, prylisobym żarcie. W kwietniu mija dwa lata, odkąd opublikowałam swój pierwszy odcinek. Także dwa lata temu, w kwietniu 2018, wystartował mój podcast, i z tego tytułu postanowiłam, że w kwietniu będę publikowała dla Was odcinki dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy o siódmej rano, i będą to odcinki archiwalne. Jest wiele osób, które dołączyły do grona słuchaczy podcastu niedawno lub też parę miesięcy temu i sama też jako słuchacz wielu programów zauważyłam, że nie do końca chętnie sięgam po starsze materiały, bo wydają mi się one z założenia. Nieaktualne, trochę nieadekwatne i też te wstępy, które przygotowują prowadzący, nawiązują do tego, co dzieje się na bieżąco, a w tym przypadku to na przykład może być kilka lat wcześniej. Także postanowiłam zebrać 8 wyjątkowych odcinków, które ukazały się. W podcaście w 2018 roku, czyli mniej więcej dwa lata temu, i pokazać je wam w nieco nowej odsłonie. Dobrałam takie odcinki, które moim zdaniem właśnie są zarówno adekwatne, jak i aktualne, i takie, które moim zdaniem też zasługują na nieco więcej uwagi i miłości. Dla mnie też to wracanie do starych odcinków i odsłuchiwanie ponowne tych materiałów jest ciekawym doświadczeniem. Obserwuję to, jak w nieco inny sposób rozmawiałam z moimi gośćmi, też trochę inaczej montowałam te odcinki. Dlatego też wierzę, że tych odcinków będzie się lepiej słuchało właśnie w takiej formie nieco podrasowanej. Słuchajcie, każdy tydzień, który dla Was przygotowałam, będzie miał inny motyw przewodni, także po dwa odcinki na jeden motyw. I dzisiaj mamy podcast 81 i jest to pierwszy z dwóch odcinków pod hasłem Zdrowe Ciało i Duch. Konkretnie jest to odcinek o holistycznym podejściu do zdrowia. Jest to odcinek z 15 października 2018, i moim gościem wtedy była Orina Krajewska. Orina też była gościem specjalnym odcinka sprzed półtora tygodnia, czy spr nie, sprzed dwóch tygodni, i był to odcinek poświęcony temu, jak o siebie zadbać i zachować wewnętrzny spokój w obliczu pandemii. Też was do niego serdecznie odsyłam. Natomiast po raz pierwszy spotkałyśmy się z Oriną właśnie przy okazji nagrań tego podcastu, którego dzisiaj posłuchacie. Orina jest aktorką, ale również prezeską Fundacji Małgosi Braunek bądź. Jest to fundacja, która zajmuje się głównie pacjentami onkologicznymi i. Propaguje holistyczne podejście do zdrowia i medycynę integralną, i właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Wydaje mi się, że dużo się teraz mówi o szeroko pojętym właśnie dbaniu o siebie, o holistycznym podejściu do zdrowia, o wellnessie. I tych informacji jest może czasami za dużo, a na pewno dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę. Z taką medycyną stylu życia, powiedziałabym, jest, mogą one odczuwać taki, taki przesyt i też chaos. Dlatego postanowiłam właśnie zacząć od tego odcinka, po to, żeby wyjaśnić, czym jest medycyna integralna, ale też poniekąd, czym nie jest medycyna integralna, czym jest właśnie to holistyczne, globalne, całościowe podejście do zdrowia i do pacjenta. Porozmawiamy o tym, jakie są takie podstawowe filary zdrowia, i narzędzia, które Orina przetestowała, ale też poleca. W ogóle spotkałyśmy się przy okazji publikacji Książki Oriny. Jest to książka, którą serdecznie polecam, też wielokrotnie o niej mówiłam. Są to Holistyczne Ścieżki Zdrowia, bądź jest to książka. Która ma formę wywiadów z przeróżnymi ekspertami z różnych dziedzin, właśnie łączy zarówno nowoczesną medycynę zachodu, jak i tradycyjną medycynę wschodu, i o tym też w dużej mierze będzie ta dzisiejsza rozmowa, i wokół tego kręcą się wszystkie wyjaśnienia, że Zachód i Wschód wcale nie są przeciwstawne, a mogą iść w parze i wspierać nas ze zdwojoną albo jeszcze zwielokrotnioną. Siłą. Także w ogóle, jeżeli macie możliwość sięgnąć do książki Oriny, polecam Wam. I z tego, co wiem, ona jest teraz też dostępna jako audiobook, także może coś nawet ciekawszego na obecne czasy. I chciałam Wam też powiedzieć, że w rozmowie pojawia się temat kongresu, także odbył się po naszym wywiadzie w lutym zeszłego roku Kongres Medycyny Integralnej, którego miałam przyjemność być uczestnikiem. I też przeprowadziłam wywiady ze wszystkimi prelegentami. Zrobiłam taką relację audio z tego, z tego wydarzenia, także to wam też linkuję. Tam są rozmowy z przeróżnymi ekspertami z dziedziny medycyny behawioralnej, połączenia ciała, ducha i umysłu, czyli też bardzo pasujące do dzisiejszego tematu. Jest trochę o medycynie przyszłości w kontekście najnowszych technologii, np. walki z chorobami nowotworowymi. Również bardzo fajna wzmianka o medycynie chińskiej, też materiał o alergiach, o zanieczyszczeniu środowiska, o oddechu, o uważności, także jest to na pewno bardzo ciekawy, merytoryczny, medyczny materiał, ale nieco bardziej wymagający skupienia i, i zajawki powiedzmy, także ta rozmowa z Oriną jest takim dobrym wstępem właśnie do... Tematu zdrowia w ujęciu holistycznym, i teraz, słuchajcie, taka jeszcze ciekawostka: teraz w marcu miał odbyć się trzeci kongres medycyny integralnej, i też miałam przygotować relacje z tego, i też dla Was podcasty, właśnie rozmowy z różnymi ekspertami. I ten kongres, oczywiście, z uwagi na sytuację na świecie, został odwołany, ale co moim zdaniem jest bardzo ciekawe, to to, że jego motywem przewodnim, Miała być odporność, więc zobaczcie, jak wstrzelił się w to, co jest nam teraz najbardziej najbardziej potrzebne. Generalnie rozmowa z Oriną jest fascynująca. Jest to niesamowicie mądra kobieta, która uczy się od wybitnych ekspertów i, i są to osoby na przykład, które pojawiły się w jej książce. I naprawdę wierzę, że wiele z nas wyniesie bardzo dużo z tej rozmowy. Także już bez przedłużania zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Oriną Krajewską. Holistyczne ścieżki zdrowia, holistyczne podejście do zdrowia, medycyna integralna, co to jest dla Ciebie po tych wszystkich wywiadach? To jest dbanie o siebie aktywne, kompleksowe, czyli właśnie uwzględniając poziom ciała, ducha i umysłu. I systematyczne. I spersonalizowane. To jest, to jest dla mnie to. To jest taka dla mnie absolutna esencja. Jakby po, po w ogóle pracy nad tą książką jeszcze bardziej zrozumiałam, jak, bo, jak, jak wszyscy jesteśmy różni, jak każdy musi znaleźć coś dla siebie i swoją ścieżkę. Na przykład dla mnie te holistyczne ścieżki, to, to teraz takie, jak rozmawiam z kimś, to zawsze mam takie poczucie, że życzę mu, żeby znalazł swoją ścieżkę zdrowia z różnych metod, z różnych podejść. Dla kogoś na przykład może będzie na przykład cancer coaching, bieganie i powiedzmy kombinacja do tego yy, lecznictwo jemu zapasuje i to będzie jego ścieżka, to będzie jego mapa na ten moment. Ale będzie robić to systematycznie. Ktoś będzie musiał na przykład zadbać bardziej o regenerację, o, o swój sen, o poziom stresu. I do tego na przykład dołoży znowu kolejną jakąś metodę, metodę która mu zapasuje. Nie chodzi o to, żebyśmy robili wszystko tylko, żebyśmy znaleźli, naprawdę zaczynali od małych kroków. To jest, nie chcę powiedzieć, że łatwo powiedzieć, ale wiadomo, że w idealnym świecie każdy z nas odnajduje tę swoją ścieżkę, ale kiedy jesteśmy nowi w świecie hmm, holistycznego podejścia do zdrowia, czujemy się często przytłoczeni mm. ilością informacji. Nawet czytając tę książkę i interesując się zdrowiem, też widzę, że tych możliwości jest tak dużo, mm -hmm. ale chciałabym wiedzieć, czego się złapać najpierw, tak jak, mm -hmm. jak, jak, jak zacząć. I mm -hmm. też kiedy w ogóle wchodzimy w świat takiej medycyny alternatywnej, mam wrażenie, że z jednej strony mamy, dajmy na to, medycynę chińską, mamy ajurwedę, czy mamy ziołolecznictwo. I czy masz jakieś takie wskazówki, jak się w tym nie pogubić, jak znaleźć taki złoty środek, mm -hmm. żeby nie, żebyśmy nie musieli się szufladkować, że ja stosuję tylko medycynę chińską, Jasne. tylko gdzieś tak może no, wyluzować. Dobrze, no że tutaj, tutaj jest w ogóle yy, bardzo jakby są dwa tematy. Jeden, który jest bardzo dla mnie ważny, to jest medycyna integralna, jakby oddzielenie medycyny integralnej od alternatywy, bo ona się notorycznie miesza. To jest naturalne, bo jesteśmy jeszcze na początku tej całej drogi, ale takiego wprowadzania medycyny integralnej. Ale jak ona, sama nazwa wskazuje, ona nie stoi w opozycji. Alternatywa stoi w opozycji do konwencjonalnej. I uważam, że tutaj jest. To jest tym największym. Bólem i przynosi największe cierpienie osobom, które stoją często pod ścianą i szukają wyjścia dla siebie, ale są zmuszone wybierać. Medycyna integralna łączy jedno i drugie, czyli zaprasza medycynę konwencjonalną razem z niekonwencjonalną czyli to, co mogłoby się stać alternatywą, ale nie musi może być wspomagające. I to jest według mnie wspaniałe wyjście z sytuacji. W ostrych przypadkach sięgasz po medycynę konwencjonalną. Ale tak naprawdę nie zapominasz o tym, że systematycznie, codziennie pracujesz na swoje zdrowie. I tutaj wracamy, wracamy do pytania Twojego. Czyli podstawy. Mówi się w medycynie integralnej, która właśnie jest dosyć już usystematyzowanym podejściem, że przede wszystkim to jest ten zdrowy styl życia. To są cztery filary. To jest w, absolutnie to jest praca nad umysłem swoim, czyli poziomem stresu, którego mamy bardzo dużo w tym momencie regeneracja, czyli zdrowy sen. Teraz jest mnóstwo na ten temat, bardzo ciekawych e, publikacji. Zresztą e, w zeszłym roku grupa naukowców dostała Nobla z e, takiej dziedziny kronobiologii, która, e, która mówi w ogóle o wewnętrznym, wewnętrznym e, zegarze i takim e, łapaniu właśnie kontaktu z tym naszym rytmem. I zaburzanie tego rytmu prowadzi znowu do jakichś tam konsekwencji zdrowotnych. Aktywność fizycz fizyczna yy, i dieta odżywianie. Więc to bym powiedziała, że te cztery rzeczy, tak jak się mówi, to to jest podstawa, pierwsza podstawa do tego, tylko systematyczna naprawdę. Ale powiedz mi, dlaczego tak jest? Twoim zdaniem, że ym, pierwsza rzecz jest taka, bo tutaj pytań nasuwa się bardzo dużo. A propos medycyny alternatywnej też to było poruszone w twojej książce, że to są systemy takie jak na przykład medycyna chińska czy ayurveda, które. Istnieją od tysięcy lat, i to one były tym fundamentem, na bazie którego stworzona została rycyna zachodnia. A teraz jest ona wyśmiewana. Czyli dlaczego te stare systemy nie, nie utrzymują tego szacunku i dlaczego zachodnia medycyna ich nie akceptuje? No, bo myślę, że to jest kwestia języka, którym się posługujemy. Bardzo się zapędziliśmy, my zachodni, do języka statystyki i do języka evidence-based. Wszystko jest poddawane tak naprawdę tym narzędziom. I na tej podstawie jest klasyfikowane jako powiedzmy pomagające lub niepomagające. Medycyna chińska, Ayurveda, medycyna tybetańska, te wszystkie wielkie systemy medyczne, które funkcjonują od tysięcy lat, one mają zupełnie inny, innym paradygmatem myślenia się posługują i zupełnie innym językiem się posługują. Nam na pewno brakuje tolerancji i po prostu pokory wobec czegoś innego, i to jest nasz podstawowy błąd. I tutaj. Yy, Myślę, że to jest gigantyczna praca do wykonania na poziomie w ogóle systemowym, żeby żebyśmy my, jako my, mówię o zachodzie, o tym, funkcjon o, tym, o tym sposobie myślenia, chcieli naprawdę zejść z tego tronu, na którym siedzimy. Bo przyzwyczailiśmy się do tego, że wszystko, co jest wypowiedziane poprzez nasz pryzmat, przepuszczone przez te nasze narzędzia, które, umówmy się, one są bardzo jednak prymitywne, Dlatego, że statystyka, jakby nie patrzeć, rozumiem absolutnie jej założenia i to jest jedyne, do czego możemy się odwołać, tak, tak jak się mówi o demokracji, no, lepszego systemu nie wymyślono. Mhm. Okej, okay. statystyka może na ten moment lepszego systemu nie wymyślono, ale mimo wszystko to zawsze jest wyciągnięcie średniej. Nie możemy zapominać o tym, że zawsze spoza tej średniej jest ktoś, kto zupełnie się w tym nie odnajdzie, po jednej i po drugiej stronie. Więc, yy, więc to nie jest odpowiedź całkowita i to jest zresztą tam... <laughs> Profesor Lidzie, on o tym wspomina w swoim wywiadzie, że jest to pewna też hipnoza, że posługujemy się statystyką, która yy, na przykład przewidujemy, ile komuś zostało życia, jaką dostaje diagnozę i komunikacja. Po prostu programujemy. Ale rzeczywiście, że tak. Czemu nie możemy programować w drugą stronę, motywując? Na przykład w medycynie integralnej też tam y, y, doktor Elżbieta Dudzińska, z którą rozmawiałam, też się do tego odno odnosi, do właściwie roli lekarza, która powinna być, i tu już się mówi w medycynie integralnej o tym, jak ogromny nacisk powinien być położony na to, rola lekarza jest motywująca, a nie de deprymująca. Natomiast tutaj na razie jesteśmy na wolna amerykanka. Ale y, jeśli chodzi o te, y, wracając do systemów. Y, to, to ja bym powiedziała, że to jest taka zachodnia arogancja. I bardzo y, bym sobie życzyła, żeby to się zaczęło zmieniać, bo nie można podważyć. My nawet nie jesteśmy w stanie datować wedy hinduskie. Właściwie nie wiadomo, ile mają lat. Y, profesor też Lidzia powiedział: pie Pierwsze teksty dotyczące medycyny chińskiej są datowane na 5000 lat, gdzie już one się odnoszą do, medycy do tradycyjnej medycyny chińskiej. Mm -hmm. Z perspektywy nas, naprawdę ostatnich 200 lat to jest bardzo aroganckie traktować te systemy jako nieznaczące i czyli jakie do tej pory funkcjonujące jako pewna nie wiem nieudolna próba jakiegoś leczenia. No, jednak mimo wszystko. Tylko dlatego, że nie jest to spisane w tabelkach. W, w, oczywiście, według naszych standardów. Pamiętajmy, że wypracowaliśmy sobie standardy. Nie chodzi o porzucenie tych standardów, ale chodzi o to, żeby podchodzić jednak z tolerancją do czegoś, co jest inne, i sposługuje się trochę innym językiem. A pięknie w ogóle mówi o tym, mogę już tutaj w takim razie zreklamować, <laughs> bo mamy bo z, z fundacją, którą prowadzę, czyli Fundacją Małgosi Braunek Bądź i stąd też książka w ogóle będziemy w lutym organizować drugi kongres medycyny integralnej, bo teraz w lutym w Polinie się odbył pierwszy. I na drugi kongres medycyny integralnej przyjeżdża do nas dr Jair Maimon z Izraela, fantastyczny, fantastyczny lekarz, który jest lekarzem medycyny konwencjonalnej i chińskiej, który w ogóle przeprowadza, już mówiąc w ogóle o statystykach i o badaniach, on przeprowadza badania nad ziołami chińskimi. Więc on przepuszcza to wszystko, co jest medycyną chińską, pr przepuszcza przez te narzędzia medycyny zachodniej. Przez nasze filtry. Przez nasze filtry. I w ogóle wspaniale to robi, dlatego że on udowodnił na przykład na ogromnej grupie e, pacjentów onkologicznych, udowodnił, jakie działanie mają leki chińskie w stosowaniu przy chemioterapii. Nieprawdopodobne wyniki badań. Więc w tym momencie on już ma, ma po prostu narzędzia opublikowane w największych pismach, czasopismach naukowych, potwierdzające skuteczność. Więc jak ktoś się go pyta, no tak, ale czy to na pewno można? Tak, można, to jest udowodnione. I on bardzo pięknie potrafi przetłumaczyć chiński język, tej chińskiej medycyny na język zachodni. I nagle, gdzie rozumiesz, że one się nie wykluczają, one w ogóle nie powinny ze sobą konkurować, bo jedno pracuje na jednym poziomie, a drugie pracuje na zupełnie innym poziomie. Tu w ogóle nie chodzi o wykluczanie, a o przenikanie się i wspieranie. Ale jak to jest, że zazwyczaj medycyna alternatywna gdzieś ma dużą tolerancję i akceptuje medycynę zachodnią? Wręcz uważa, że w pewnych wypadkach jest to niezbędne, ale zupełnie w drugą stronę to już nie działa. I zastanawiam się, czy ty mówisz, że to jest też kwestia systemu, czyli jakby sami lekarze nie są winni, bo oni są tak zaprogramowani? Mm, tak. Nigdy nie odważyłabym się oceniać jakby kogoś tak personalnie. Bardziej myślę o systemie, który szwankuje i który nie daje lekarzom pewnego, pewnych możliwości. Na przykład powiedzmy, jakbyśmy wzięły po prostu pod lupę Chociażby czas, który lekarz spędza z pacjentem, to nie jest jego wina, że on ma 15 minut na pacjenta. To jest wina systemu, który tak go programuje, żeby miał te 15 minut. Co on może w te 15 minut tak naprawdę zrobić? Jak głęboko może zbadać, jak głęboko może się zapoznać z pacjentem? Dlaczego nie ma komunikacji na studiach, na Akademii Medycznej? Dlaczego nie ma, nie ma czegoś takiego jak komunikacji pomiędzy personelem medycznym a pacjentami? znowu wolna amerykanka. Albo będzie, trafimy na empatycznego lekarza, który nie stracił swojej empatii poprzez czas, który spędza w tym systemie medycznym i który chce się dowiedzieć czegoś więcej. W ogóle cały system tak naprawdę jest postawiony do góry nogami, dlatego że po pierwsze oczywiście rządzi nim a, ekonomia, jeśli chodzi o, o system medyczny, bo tutaj musimy spojrzeć prawdzie w oczy, ale większość jednak um, koncernów farmaceutycznych pracuje, na to, żeby zaleczać objawy i gdzieś tam, no taki jest ich interes. To jest po prostu logika. W, w interesie no, firm na pewno nie jest to, żebyśmy byli zdrowi, niestety, tak? No niestety, niestety. Aczkolwiek są oczywiście teraz takie nowe dziedziny farmaceutyczne, które, mm, które naprawdę idą w taką bardzo y, prozdrowotną stronę, co mi się bardzo podoba. Myślę, że w ogóle przyszłością medycyny i farmakologii jest y, stymulacja organizmu do tego, żeby sam się leczył. Natomiast znowu jest ta, jakby troszeczkę wracamy do tej arogancji naszej, myśląc, że pewnymi syntetycznymi formułami jesteśmy w stanie zadziałać na cały system. Na przykład, tak jak mówi profesor Lubiński, można oczywiście. Przy, on akurat się odwoływał, odwoływał do selenu, który, jak się okazuje, jest właśnie no, jednym z najważniejszych pierwiastków, które determinują też w dużym stopniu nasze ryzyko zachorowania na raka. Orzechy brazylijskie. I borowik, jak się okazuje. I, i tutaj nasz profesor mówi: OK, leki jasne. Ja też absolutnie żeby nie było, że jestem przeciwna, bo, bo są też takie grupy leków, takie niedobory, czasami, które absolutnie po prostu możemy być wdzięczni, że żyjemy w takich czasach, że te leki są. I często ratują czyjeś życie, ratują czyjąś stabilność psychiczną, więc to jest absolutnie niedyskutowalne, ale też. I to jest to integralne podejście. A, tak, uważam, że absolutnie. I biorąc leki, tylko pamiętajmy o tym, że one mają swoje skutki uboczne, że musimy nad nimi pracować, że musimy kompleksowo cały czas jednak chronić swój system, który będzie przez te leki często obciążany. Ale m, na przykład profesor Lubiński mówi o tym, że on w pierwszej, y, na przykład przy suplementacji selenu, on mówi. W pierwszym mm, wyborze stawiajmy na żywienie, dlatego że w żywieniu, powiedzmy w takim borowiku, w którym jest mnóstwo selenu, nigdy nie wiadomo, czy ten selen, selen w borowiku, on się nie wiąże z jakimiś dodatkowymi czynnikami, które będą ten selen właśnie czyniły najbardziej efektywnym dla naszego ciała. Jeżeli suplementujemy sobie sam selen, no on się z niczym już nie wiąże, on jest po prostu wyekstrahowany. Więc tutaj możemy powiedzieć, że natura, no nie, nie wiemy tego. To, jest to co nauka y, bada, to są pewne wy, wycinki, to jest znowu to fragmentaryzowanie. A tutaj podchodzimy do takiego, holistycznie podchodzimy do całości. I patrzymy, i, i dla mnie, właśnie, to się wiąże z ogromną taką pokorą patrzenia na świat, na jego tajemnicę i szanowania tej tajemnicy. Możemy część rozumieć, część, jak, możemy się, jakby na tej drodze zrozumienia posuwać do przodu. I też jest to lekcja nie tyle też pokory, co cierpliwości, mam wrażenie. To co mówiłaś, że teraz chcemy wszystko... Tak, mieć instant. W danej chwili od razu mieć rezultat, a, a te wszystkie metody wymagają pracy. Krok po kroku, oczywiście. Wprowadzać małe zmiany, które na dłuższą metę przynoszą nam rezultaty. I też właśnie ta pokora, też moim zdaniem, leży w tym, że nie zawsze te rezultaty są takie, jakbyśmy sobie tego życzyli, bo też nie wiemy, jak nasz organizm zareaguje. Ale dokładnie, dokładnie. I Ale dokładnie. właśnie też zapytałam Cię wcześniej y, y, o to, jak się nie zgubić w tych, inter, y, tych alternatywnych metodach. Czy masz jakąś swoją ulubioną? Albo taką, która uważasz, że jest dobra na początek, jeżeli chodzi o dbanie o swoje zdrowie, która pomaga nam zrozumieć swój organizm? Wiesz, dla mnie mogę, mam jakby dwie odpowiedzi w głowie. Jedna z nich, chyba, chyba pójdę za taką trochę bardziej, e, może tak, trochę prowokacyjną, ale bym powiedziała terapia. Bo przede wszystkim to jest, żeby, żeby świadomie podejmować decyzje co do własnego ciała, musimy się nauczyć go słuchać i w ogóle słuchać siebie i wiedzieć, jakie mamy braki. Jakie deficyty i czego potrzebujemy. Nie mając tego, tego świadomości takiej, idziemy po omacku. Więc dla mnie chyba jakby takim, ja, ja bym w ogóle terapię polecała jako profilaktykę. Naprawdę, to jest dla mnie narzędzie po prostu jedno z najważniejszych też, za które kiedykolwiek sięgnęłam w życiu. Więc, yy, więc bym powiedziała, raz samoświadomość i praca nad, nad utrzymywaniem kontaktu ze sobą. Yy. Jak już to będziemy wiedzieć, czego potrzebujemy, gdzie mamy braki, to wtedy możemy w drugiej kolejności sięgnąć po raz. Na przykład te bezpieczne wszystkie metody, o których mówiłyśmy, czyli styl życia, o odżywianie, zadbać o regenerację organizmu, pracować ze stresem, jeżeli go mamy, i oczywiście wprowadzić systematyczną, nieobciążającą, ale systematyczną aktywność fizyczną. Jeżeli chodzi o mnie personalnie. No to tak jak powiedziałam, oczywiście te, terapia to jest. Y, to, czyli łapanie kontaktu ze sobą, ale dla mnie oczywiście medytacja i w ogóle wszystkie takie mm, takie duchowe, mm, nie mogę powiedzieć metody, bo to by było bardzo depresjonujące, ale. Że narzędzia? Y, narzędzia, tak. To jest, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i właściwie codziennie praktykuję i, i staram się właśnie być blisko siebie i wiedzieć jakie mam w związku z tym czego potrzebuję i na tej podstawie podejmować potem decyzje. No i jakby już wspomniana dla mnie medycyna chińska jest jakby takim wielkim odkryciem, więc więc też często bardzo jak tylko mam potrzebę to wracam do akupunktury i do ziół. Więc, więc jeżeli tylko mam jakiś spadek formy, to, to wtedy jestem właściwie, robię sobie kilka sesji akupunktury, chodzę do, do akupunkturzystki i, i to bardzo dobrze na mnie działa. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby każdy z nas znalazł te swoje metody, w których się czuje dobrze i bezpiecznie i które na niego działają, to może być masaż raz na jakiś czas, to może być, a nawet czasami, może to być jakaś mocniejsza terapia ruchowa, może to być jakakolwiek inna forma pewnego, nie wiem, przetworzenia i transformacji tego, co się w nas dzieje. Bo jeżeli doprowadzamy się do takich już symptomów, które są na pewno. Odczuwalne bardzo mocno fizycznie to często Dokładnie. To, to znaczy, że już coś się dzieje na pewnym poziomie głębszym, i zostało albo pominięte, albo niezauważone, albo w tym wirze po prostu zignorowane, ale to znaczy, że to już wychodzi na zewnątrz. I teraz znowu, jak mamy na przykład, no nie wiem, dodajmy na to wysypkę albo egzemę no to ona może się brać ze stre... no tam Na pewno też kilka osób w, wywiadzie, w wywiadach to potwierdzało, że że to nie, jest, to nie jest aż tak trudne szukanie tej, tych przyczyn. Bo wystarczy po prostu podążać za tymi pytaniami, jak za sznurkiem. Ale dlaczego? Ale skąd? Ale w jakich może, w sytuacjach? Na przykład, pamiętam, że kiedyś w ogóle bardzo przez długi czas miałam taką egzemę na, na skórze, na szyi. To było jeszcze oczywiście zanim, zanim jeszcze byłam na studiach, albo nawet jeszcze przed mi się to zaczęło. I w ogóle oczywiście nie kojarzyłam, że to było w jakichkolwiek mom momentach. Pamiętam, pamiętam taki moment, kiedy zorientowałam się, że ona mi się pogarsza w momentach stresowych. Kiedy byłam już naprawdę mocno zestresowana, to nagle, to nagle ta egzama się po prostu totalnie rozlewała. I oczywiście, że stosowałam jakieś maści sterydowe na to i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę jak poszłam na terapię, to dopiero mi ona zeszła. Już, już jej nie mam. No ale to jest jakby praca u podstaw. A powiedziałaś o duchowości i mam wrażenie, że duchowość zyskuje popularność. Ja też mówiłam o tym w innym odcinku, że ludzie są mniej religijni, ale mm. bardziej uduchowieni. Mm -hmm. I wiele z nas się tego tak naprawdę teraz zaczyna uczyć. E, o ile się nie mylę, z tobą ta sfera życia jest od dawna, żeby nie powiedzieć od dziecka. Jaka była twoja przygoda z, właśnie z, z, z pracą nad sobą, mm. na tym poziomie duchowym? Nie no, można powiedzieć, że od dziecka, właściwie, że może od urodzenia. Ale jestem w sumie bardzo taka um, wdzięczna za to, że się oczywiście... Przy całym moim y, dziecięcym załamaniu, tym, że po prostu pochodzę z innej rodziny, buddyjskiej rodziny, i w ogóle byłam jedyną osobą, która nie chodziła na religię w klasie i tak dalej, z, po prostu cierpiałam z tego powodu, że nie poszłam do komunii, y, to jednak. No jest to wydarzenie. No jest to wydarzenie. No, <laughs> bardzo cierpiałam, naprawdę. I że nie dostałam roweru. <laughs> Ale. Ale oczywiście, z tej perspektywy y, bardzo to doceniam, bo jakaś taka ta buddyjska, m, nikt mnie nigdy nie namawiał do niczego i nigdy nie zostałam absolutnie indoktrynowana. Ale jednak y, y, buddyzm sam w sobie jest taki bardzo rozwojowy i on właściwie, szczególnie buddyzm zen, bo jestem wychowana w buddyzmie zen japońskim, czyli takiej formie buddyzmu bardzo, y, tak bym powiedziała, ociosanej, czyli gdzie jest bardzo mało ceremonii, a jest właściwie sama praktyka. I jakby ta, ta, ta buddyjska praca opiera się właściwie o czystą medytację w ciszy. I oczywiście są narzędzia pewne po drodze, które pomagają Ci w, w tym, żeby tą, tą sferę jakby przekraczać. Buddyzm akurat się na tym opiera, żeby też przekraczać pewien dualizm w sobie, żeby identyfikować się z takim, z absolutem ponad ego. No to jest tak bardzo, mówiąc skrótowo, ale. Gdzieś tam słysząc cały czas tę perspektywę, oczywiście się bardzo po prostu nasiąknęłam nią, więc, więc mi to jest bardzo bliskie. Myślę, że absolutnie się kończy formuła już um, taka inst instytucjonalna, religijna, którą znamy, i, i może po prostu jakieś pokolenie takie, takie nasze, powiedzmy, rozdania tego. Nie wiem, pewnie 20-30 latków teraz. Jeszcze przechodząc też załamanie takie światowe, bo, bo widać, co się dzieje na świecie, że jest bardzo niestabilnie. Po prostu poszukujemy pewnej stałości w sobie i odpowiedzi. I zawsze, kiedy pojawiają się jakieś takie pytania dotyczące, czy jest coś więcej, gdzie idziemy dalej, czy, czy właśnie jesteśmy sami, czy, czy mamy się do czegoś odwołać, to, no to, to, to są takie podstawowe pytania. O duchowości, czy my dostajemy. Dla mnie na przykład trochę jest tak, że właśnie mm, taka formuła poradnikowa nie za bardzo mnie interesuje. To jest jakby, jeśli chodzi o mnie, uh -huh. o moje osobiste poszukiwania, bo uważam, że. Każdy na swój sposób znajduje troszeczkę coś innego i w ducho to są tak intymne sprawy, tak głębokie, właściwie niedyskutowalne. Myślę, że podstawą jest miłość i podstawą jest jakaś poczucie wspólnoty i to jest, to jest pewna taka duchowość i pewna wiara w to na przykład, że jest coś więcej i że, i że jest, nie wiem, że w tym jest większy sens. To jest dla mnie duchowość. Jak ją ja odczuwam osobiście, jak ty ją odczuwasz, jak ktoś inny ją odczuwa, to już jest niedyskutowalne. Więc. Yy, więc trochę. I tak samo właśnie jest jak mówiłyśmy wcześniej chyba przed programem, chwilę rozmawiałyśmy o, o poradnikach, o tym, że teraz jest bardzo duży też taki wysyp powiedzmy, takiego, takich gotowców. Jak żyć, żeby. Trochę. Ja w to nie, nie za bardzo wierzę, bo myślę, że każdy musi znaleźć są pośrednie oczywiście, można powiedzieć, okej, okay, ja uważam tak, ja uważam tak, ja uważam tak, ale to my finalnie podejmujemy tą decyzję, kim chcemy być i w którą stronę iść. Ale wydałaś książkę w Polsce, gdzie no umówmy się, jednak większa część naszego społeczeństwa to są osoby um, wyznania katolickiego. Czy myślisz, że no bo to, o to, czym piszesz, jest ściśle związane z duchowością i odchodzi od pewnych powszechnych założeń, powiedzmy. Czy myślisz, że właśnie nasze społeczeństwo jest gotowe na książkę, która gdzieś odkrywa tę duchowość zupełnie z innej strony i może właśnie podważa to... Um... No ja bym nie, nie powiedziała, że nie, jakby... Mam nadzieję, że nikt nie będzie się czuł zaatakowany. Absolutnie nie. Pewnie i ja też tego tak nie, nie odczułam, ale jestem właśnie ciekawa, jak, jaka, Wiesz jaka co? może być reakcja. Eee, szczerze mówiąc, w ogóle bardzo mnie pociągała taka, eee, taka perspektywa, żeby do książki też zaprosić kogoś czyli księdza y, z, tej, z tej strony właśnie chrześcijańskiej, nie wiem, stricte katolickiej. Pewnie gdybym mogła, to bym sobie życzyła, żeby to był ksiądz Kaczkowski, bo, bo też wcale nie jest tak łatwo odnaleźć y, duchownego, który też się zajmuje zdrowiem, bo to chodzi o duchowość w kontekście zdrowotnym, mhm. to jest to, co mnie interesuje najbardziej. Myślę, że to jest w ogóle temat na tę kolejną publikację, bo to by było bardzo ciekawe, żeby podrążyć ten temat od tej strony. Jest na przykład na, na kongresie, też, o którym wspomniałam w tym roku, e, też przyjeżdża do nas taki lekarz ze Stanów, dr Smith, który e, się zajmuje wpływem duchowości i, i umysłu na ciało, ale z perspektywy medycznej, bo jest lekarzem. Więc, więc tutaj w ogóle wpuszczenie takich perspektyw różnych, to jest tylko to, oczywiście, ja sięgnęłam po, powiedzmy, perspektywę można być buddyjską, nie tylko ze względu na to, że jest mi ona najbliższa, ale też ze względu na to, że mój tata się tym zajmuje, więc przeprowadziłam wywiad ze swoim tatą. Um, i, I to, że się nie wydarzyło tak przy tej publikacji, żeby jeszcze rozszerzyć to o, o inne systemy, to był tylko wybór pewnego ograniczenia też, które miałam. Ale, ale myślę, że spokojnie byłoby miejsce na, na też perspektywę chrześcijańską, to jest bardzo ciekawe. Więc absolutnie ja byłabym na to otwarta, i myślę, że ta, ten wywiad, który mm, z moim tatą przeprowadziłam, on też, no oczywiście on, on jest taki otwierający po buddyjsku, ale myślę, że też nie jest zamykający. Tak ha. mam nadzieję przynajmniej. Em, powiedziałaś, że jesteśmy w takim ważnym momencie teraz dla, dla świata, gdzie ewidentnie szukamy hmm. y, drogi i dzieje się wiele takich y, niepokojących rzeczy. Myślisz, że mimo wszystko idziemy w dobrym kierunku, że jakby skutkiem tego będzie to, że nawet w kontekście właśnie zdrowia i służby zdrowia i tego systemu, że właśnie ta medycyna zachodnia otworzy oczy. Chciałabym bardzo tak, tego sobie życzę. No. Szczerze mówiąc, yy, wiesz co, o tak, ja, ja jestem skupiona na robieniu po prostu. Myślę, że jedyne, co możemy robić, yy, no tak, jedyne, co możemy robić, to robić. Bo inaczej możemy się tylko przyglądać temu, co się dzieje i siedzieć pasywnie, a to, to pewnie bym wpadła w depresję po prostu, jakbym yy, musiała patrzeć na to, co się dzieje, bo to jest bardzo niepokojące i jestem często gęsto załamana, jak patrzę na to jak, jaka ogromna polaryzacja jest, jakie są konflikty na świecie, kto dochodzi do władzy, y, jakie jest nagle cofnięcie się w tolerancji nawet, w, w wzajemnym słuchaniu i oczywiście w tym kontekście. Miejmy nadzieję, że to są po prostu ostatnie podrygi konające jastrygi, czyli y, idziemy w dobrym kierunku, ale jest pewna taka jeszcze taki agresywny rzut, powiedzmy, właśnie tego zamknięcia i tej y, takiego napięcia, przed przekroczeniem i przejściem trochę na inny system myślenia. bo, jest, bo z drugiej, jestem bardzo taka ambiwalentność. Nie, nie mam zdania tak naprawdę na ten temat. Myślę, że teraz może się waży, może się ważą rzeczy, i dlatego musimy się wszyscy zorganizować tym bardziej i pchać do przodu, i robić. I tak jak to, co ty robisz, wiesz, no, to, jest, to jest właściwie, to jest baza i podstawa, i klucz do sukcesu. Codzienna praca u podstaw codzienne rozmowy codzienne uświadamianie. Kto już oczywiście weźmie za, za siebie odpowiedzialność, to już jest jego sprawa, ale jedyne co możemy robić, to cały czas udostępniać wiedzę i inspirować. Ja też tak trochę prowokacyjnie powiedziałam, jak może zareagować społeczeństwo, ale wiemy, że książka odniosła ogromny sukces. Czego ci gratuluję. I myślę, że to też jest początek pięknej dyskusji na na te tematy, które tam poruszyłaś, ale kiedy pisałaś tę książkę, dla kogo ją pisałaś? Dla nas wszystkich. No, w ogóle nie, yy, oczywiście, początkowa przygoda moja z fundacją była związana stricte też z onkologią i z takim wprowadzaniem tego podejścia integralnego do leczenia onkologicznego, ale im dłużej jestem w fundacji, tym bardziej się przekonuję o po, o po prostu potrzebie, ogromnej potrzebie profilaktyki i świadomości, więc poszerzania świadomości na tym polu. Więc jak myślę sobie o książce i dla kogo ona jest, to ona jest absolutnie dla wszystkich, którzy... Dla wszystkich. Chciałabym nawet właśnie dla tych nieprzekonanych nawet powiedzieć. czyli Dla sceptyków. Dla tych, dla, tak. Bo, bo tu jest największa praca na, tak naprawdę do zrobienia. A ogromnie bym sobie życzyła, żeby ona była taka... Mm, taką jakimś takim, kurczę kopem do, do, do poszukiwań. Do takiej kopem inspiracji i poszukiwań. Tak, ale też mam wrażenie, że nawet jeżeli to przeczyta osoba tak sceptycznie nastawiona, która z założenia jest, y nie będzie zwolennikiem tego, co tam napisałaś, to zawsze to ziarenko gdzieś tam zostanie zasiane i chociaż może będzie oby. to początek rozmowy. Oby, oby. Chociaż, chociaż jedna rzecz. Może slow jogging. A może... A to było takie bardzo pozytywna no, rozmowa. Ale to jest w ogóle... To jest taka cudowna metoda, naprawdę bardzo ją polecam, bo sama w ogóle nigdy nie biegałam wcześniej i zawsze mnie to jakoś przerażało i ja się męczyłam. Obecnie, bo mnie to nudzi strasznie. No to idź na slow jogging. Naprawdę, przysięgam, przysięgam, bo nie znosiłam biegania, miałam poczucie, że męczę się, yy, odliczałam minuty do po prostu, do końca, a slow jogging, powiesz, jest praktycznie wolniejszy niż chód. Więc właściwie zapominasz trochę, ale jednak zaczyna tak. Bardzo się pobudza całe krążenie. Właściwie nie męczysz się ze względu na ten oddech, który trzymasz cały czas, nie przekraczasz tego stresu kardiologicznego, że nie mhm. pilnujesz, żeby, żeby nie przekroczyć takiego bicia serca, które zaczyna być męczące. I nagle zaczynasz po 10 minutach oddychać pełno, peł, pełnymi płucami. To jest tak przyjemne. Że naprawdę, ja mi pół godziny mi ja w ogóle ja często gadam przez telefon, jak sobie biegam. co, co oczywiście w życiu bym nie zrobiła nie, wcześniej, nie. no bo to bym się zadyszała na śmierć. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Była krótka, ale konkretna i mam nadzieję, że jeszcze będziemy miały okazję poruszyć te wszystkie wspaniałe ja też. tematy. Życzę Ci wszystkiego dobrego i gratuluję jeszcze raz ogromnym Bardzo Ci dziękuję książki. i dziękuję Ci za zaproszenie, i bardzo Ci też gratuluję tego, co robisz. Dziękuję. Do usłyszenia. <noise> Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że dla wielu osób był on czymś nowym i udało mi się trafić do osób, które właśnie dołączyły do grona słuchaczy nieco później, albo gdzieś im ta rozmowa umknęła. Także na koniec tylko przypomnę, że moje podcasty są dostępne na YouTube, na iTunesie i na Spotify. I jeżeli macie chwilę, to będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli wystawicie podcastowi. Recenzje, szczególnie na iTunesie w aplikacji podcasty. Tam możecie dać mu odpowiednią liczbę gwiazdek i napisać kilka słów recenzji. Bardzo mi to pomaga, to promuje podcast i dzięki temu trafia on do nowych osób. A jest to bardzo miłe i też Wierzę głęboko w to, że jeżeli coś podoba się mi, to chętnie to dalej udostępniam. Na Spotify możecie oczywiście zaobserwować podcast, a na YouTube zasubskrybować mój kanał i zostawić komentarz. Bardzo lubię czytać Wasze opinie. Lubię, kiedy wspólnie dyskutujemy, także myślę, że ta strefa komentarzy na YouTube to jest dobre miejsce. I drugim takim miejscem jest też Instagram, Karolina Subańska Podcast. Tam zawsze wrzucam post albo nawet dwa który mówi o najnowszym odcinku i tam wymieniamy się wrażeniami i właśnie sobie dyskutujemy. Podcasty w tym miesiącu ukazują się w poniedziałki i środy o 7 rano, więc w środę kolejny odcinek właśnie z serii Zdrowe Ciało i Duch, także serdecznie Was zapraszam. Dzięki za wysłuchanie, do usłyszenia, cześć!